odwołana ze stanowiska komendant i rozpoczęta kontrola. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyciąga konsekwencje po alkoholowej imprezie policjantów na komisariacie Toruń-Śródmieście. Marta Jastrzębska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Być może na terenie komisariatu doszło do nieformalnego spotkania towarzyskiego. Staramy się ustalić, jakiego rodzaju było to spotkanie, jaki miał przebieg, jaki miał charakter, kto w nim uczestniczył. Prokurator rejonowy Toruń Centrum Zachód w Toruniu skierował wniosek do prokuratury okręgowej z takim postulatem, aby przekazać tę sprawę do dalszego prowadzenia innej jednostce prokuratury spoza okręgu toruńskiego. Wrócimy do tego tematu. Najpierw jednak w zbliżeniach poszukiwania w wodzie. Wypadek na Jeziorze Chomiąskim. Cztery osoby wypłynęły rowerem wodnym na Jezioro Chomiąskie. W pewnym momencie rower ten zaczął nabierać wody. Dwie osoby prawdopodobnie utonęły. Bierzemy pod uwagę oczywiście kilka wersji śledczych, w tym tą najbardziej niestety tragiczną. Matka z zarzutem zabójstwa noworodka. Prokuratura rejonowa w Tucholi prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Natalii Z. Susza zbiera żniwo. Susza czerwcowa, upały. Przypaliło wszystko. Rolnicy liczą na wsparcie państwa. Będzie przygotowany specjalny program rządowy, który określi zarówno kwoty, ale również w jaki sposób tej pomocy rolnikom udzielić. Strażacy szukają dwóch mężczyzn na jeziorze w Chomiąży Szlacheckiej. Wczoraj w nocy grupa czterech osób wypłynęła na jezioro rowerem wodnym, który zatonął. Dwie osoby dopłynęły do brzegu, dwóm innym prawdopodobnie się to nie udało. Wszyscy to mieszkańcy Bydgoszczy. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Agata Chyłka-Wnuk. Strażacy prowadzą akcję poszukiwawczą, a nie ratunkową, bo jak mówią, szukają dwóch ciał mężczyzn, którzy w niedzielę późnym wieczorem weszli na rowerek wodny i wypłynęli na jezioro. Nie wiadomo, co kierowało tymi mężczyznami. Wiadomo, że razem z nimi płynęła jeszcze kobieta i jeden mężczyzna. A ze mną podinspektor Krzysztof Jaźwiński z Rzeszyńskiej Komendy Policji. Co wiadomo na tę chwilę, jakie były okoliczności tej tragedii? My zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymaliśmy wczoraj, 23:15. Wtedy ta informacja dotyczyła właśnie przewrócenia się roweru wodnego. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce, potwierdzili to zdarzenie. Wiemy również, że tym rowerem podróżowały cztery osoby, w tym jedna kobieta. Jak pani zauważyła, kobieta oraz jeden z mężczyzn o własnych siłach dopłynęli do brzegu. Natomiast dwóch mężczyzn na chwilę obecną poszukujemy. Nie wiemy, co tak dokładnie się stało. Też poszukujemy tego sprzętu wodnego. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu, głównie sonarów. No, czekamy teraz na efekty tych działań. Jak długo mogą potrwać jeszcze te poszukiwania? Oczywiście szukamy do skutku, do momentu, kiedy odnajdziemy te osoby i odnajdziemy sprzęt. To powiedzmy jeszcze, co z tymi osobami, które dopłynęły na brzeg? One zostały przesłuchane, były trzeźwe? Tak, w chwili zatrzymania kobieta oraz mężczyzna byli trzeźwi. Niemniej jednak policjanci byli zmuszeni do ich zatrzymania z uwagi na to, że w domku letniskowym, który był wynajęty przez te osoby, tam policjanci odnaleźli w wyniku przeszukania środki odurzające i dlatego też na tej podstawie to było podstawą do tego, żeby te osoby zatrzymać, między innymi do wyjaśnienia faktu odnalezienia tych środków odurzających. Bardzo dziękuję. Ja dodam, że ta akcja poszukiwawcza trwała przez całą noc, aż do samego rana. Właśnie nad ranem strażacy akcję przerwali, czekali na kolegów z Bydgoszczy, którzy przyjechali ze specjalistycznym sprzętem i cały czas trwają poszukiwania sonarem. Strażacy dokładnie przeczesują dno jeziora i tak jak powiedzieliśmy, ta akcja będzie trwała aż do skutku. Tragedia w Witkowie, niedaleko Kamienia Krajeńskiego. W sobotę policja otrzymała informację o śmierci noworodka. 30-letnia matka dziecka została zatrzymana. Dzisiaj usłyszała zarzut zabójstwa. Sąd rejonowy w Tucholi zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla kobiety. Prokuratura rejonowa w Tucholi prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko już teraz podejrzanej Natalii Z., która jest mieszkańcem jednych z miejscowości w gminie Kamień Krajeński. Pani jest podejrzana o popełnienie zbrodni zabójstwa swojego nowonarodzonego dziecka.
Dramat rozegrał się w sobotę w Witkowie w powiecie sępoleńskim. 30-letnia matka Natalia Z. miała zabić swoje nowonarodzone dziecko, dziewczynkę. Policja o śmierci noworodka dowiedziała się od partnera kobiety. Wiadomo, że kobieta urodziła dziewczynkę w domu. To jak długo dziecko żyło, będzie wiadomo po uzyskaniu szczegółowego raportu sekcji zwłok. W momencie porodu w domu były jeszcze inne osoby. Nieoficjalnie wiadomo, że kobieta jest matką dla rocznego dziecka. Sąd rejonowy w Tucholi na wniosek prokuratury zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla oskarżonej. Natalii Z. grozi od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności. Kontrola w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Taką decyzję podjęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek w związku z wydarzeniami na komisariacie Toruń-Śródmieście. Miało tam dojść do suto zakrapianej imprezy, podczas której ranny został jeden policjant. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa wojewódzkiej policji, postępowanie w tej sprawie jest już w toku. Komisariat Policji Toruń-Śródmieście. To tu w ubiegłym tygodniu miało dojść do alkoholowej imprezy z udziałem policjantów. Według nieoficjalnych informacji wśród uczestników spotkania był także naczelnik sztabu Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, który miał rozbić głowę o skrzynkę z wężem strażackim. Wezwano pogotowie. Informacje o sprawie trafiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szefowa resortu na swoim profilu na Twitterze poinformowała o zleceniu natychmiastowej kontroli i zażądała wyciągnięcia surowych konsekwencji wobec policjantów. Prowadzone są czynności wyjaśniające, zabezpieczamy monitoring, który funkcjonuje w komisariacie i staramy się ustalić, jakiego rodzaju było to spotkanie, jaki miał przebieg, jaki miał charakter, kto w nim uczestniczył. Komendant Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście została odwołana z pełnionej funkcji w ubiegłym tygodniu. Prywatnie to żona zastępcy prokuratora okręgowego w Toruniu. Prokurator rejonowy Toruń Centrum Zachód w Toruniu skierował wniosek do prokuratury okręgowej. Z takim postulatem, aby przekazać tę sprawę do dalszego prowadzenia innej jednostce prokuratury spoza okręgu toruńskiego. Komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy zdecydował o odsunięciu do czasu wyjaśnienia sprawy naczelnika i jego zastępcy od kierowania sztabem Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. To najbardziej intensywny czas dla rolników. Trwają żniwa. Ze względu na czerwcowe upały w wielu miejscach prace rozpoczęły się 2 tygodnie wcześniej niż zwykle. Prawie połowę gmin w regionie dotknęła susza rolnicza. Komisje nadal na terenach szacują straty. Dopiero po zebraniu danych ministerstwo podejmie decyzję o wielkości pomocy dla poszkodowanych rolników. Choć żniwa dopiero się rozpoczynają, już wiadomo, że tegoroczne zbiory zbóż będą gorsze od poprzednich. Powodem jest susza, która kolejny rok utrudnia pracę rolnikom. Pszenżyto to tam była 4., 5. klasa, to w granicach 4 ton. Pszenica tam 3., 4. to w granicach 5 ton, a rzepak 1600 gdzieś. Normalnie to tam rzepaku dostawałem tak 3,5 tony, a pszenicy te 6 ton było, 6-7 ton. Z czego to wynika? Susza czerwcowa, upały. Przypaliło wszystko. Z pól zbierane są żyto, pszenica i rzepak, które już pojawił się w skupach. Wysokie temperatury w czerwcu przełożyły się na wielkość ziaren. Przedstawiciele skupów jednak podkreślają, że parametry zbóż są w większości dobre. Spełniają parametry konsumpcyjnego najczęściej, natomiast z pszenicami jest problem jakości tylko praktycznie w jednym parametrze, gęstości. Norma ustawiona na 76 kg hektolitra, rzadko która partia spełnia. Natomiast pozostałe parametry są bardzo fajne, jak na te warunki pogodowe. Na polach trwają intensywne prace. Oprócz niskich zbiorów zbóż martwią również na przykład plony ziemniaków czy kukurydzy. Przede wszystkim chodzi tutaj o plony kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, bo to jest najbardziej zagrożone. Tam, jeżeli nie będzie w najbliższych dniach, nie popada deszcz, 2-3 maksymalnie tygodnia, to straty będą sięgały nawet do 90%. Z danych ministerstwa susza rolnicza dotknęła 66 gmin w regionie. Na tych terenach działa już około 50 komisji szacujących straty. Są wnioski o powoływanie kolejnych. Ubiegłoroczna klęska dotyczyła całego regionu i związana była z brakiem deszczu. Skutki tegorocznej suszy są dopiero szacowane, a związane przede wszystkim z wysokimi temperaturami, z którymi rośliny sobie nie poradziły. Tych opadów było sporo, tylko gdyby nie była normalna temperatura, to nie mówilibyśmy o suszy w ogóle. Gdyby temperatura była w czerwcu 20 stopni, jak to bywało parę lat temu, to by nie było problemu. Ale jak w czerwcu mieliśmy temperaturę 38 do 40 stopni, no to mamy poważny problem.
Dlatego izby rolnicze apelują o zmiany w systemie. Monitoring suszy prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa ich zdaniem nie odzwierciedla rzeczywistego stanu upraw. System monitoruje opady, nie bierze pod uwagę temperatur. Izby rolnicze apelują m.in. o większą autonomię gminnych komisji szacujących straty oraz zwiększenie liczby stacji pomiarowych. System został zmieniony i zmodyfikowany o tyle, że również uwzględnia kukurydzę na glebach słabszych. Nasze województwo jest województwem jednym z najlepiej pokrytych stacjami pomiarowymi. Tu również ukłon i duże zasługi marszałka województwa, który w tej materii działał, ośrodek doradztwa rolniczego. My mamy pomiary stosunkowo dokładne. Rolnicy w związku z suszą mogą ubiegać się o rządową pomoc. Dodatkowo po podsumowaniu prac komisji klęskowych zapadnie decyzja o ewentualnym przyznaniu rolnikom dodatkowych pieniędzy. W przeciwdziałaniu suszy w przyszłości ma pomóc rządowy program małej i dużej retencji. W sierpniu rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na wybudowanie zbiorników, studni czy systemów nawadniania. Dofinansowanie ma wynosić do 100 tysięcy złotych na gospodarstwo. Bydgoszcz, Katarzyna Ormanowska. To jest główne wydanie zbliżenia w serwisie dziś jeszcze między innymi. Ostatni dzień naboru uzupełniającego do szkół średnich. Młodzież a portale społecznościowe. Wyniki badań naukowców UKW w Bydgoszczy. Jest znacznie większa, nowocześniejsza i świadczy usługi kompleksowo. Placówkę Poczty Polskiej oficjalnie otwarto przy ulicy Łódzkiej 35 w Toruniu. Wcześniej urząd pocztowy w lewobrzeżnej części miasta znajdował się przy ulicy Halera. Urząd jest po prostu piękny. Jest gdzie podjechać, jest gdzie zaparkować. Nawet zaplecze jest też bardzo fajne. Mają gdzie teraz dziewczyny dopiero się wykazać w swojej pracy. Tutaj można wysyłać listy, paczki, ale również odbierać przesyłki awizowane, ale również te nowe tradycyjne usługi finansowe, gdzie Poczta Polska jakby mocno zaznacza swój trend rozwoju tych usług, czyli mówię tutaj o usługach bankowych i ubezpieczeniowych. Realizujemy sprzedaż produktów banku pocztowego, ale również sprzedaż ubezpieczeń pocztowych. Teraz ta nowa placówka to zupełnie inny jakby możliwości dla obsługi klienta. Ona jest, myślę, dużo wygodniejsza i dla pracowników, którzy no, mogą korzystać już z większej przestrzeni, z bardziej nowoczesnej przestrzeni, ale także dla naszych klientów, którzy mogą w takim miejscu, gdzie jest również centrum handlowe, mogą przy okazji załatwiania innych spraw również skorzystać z usług pocztowych. A Poczta Polska przez ostatnie 3 lata uruchomiła prawie 300 nowych placówek. W samym tym roku to było 55 placówek. Do tej pory jeszcze będziemy w tym roku, planujemy uruchomienie 9 kolejnych placówek. Poczta jest bardzo, bardzo potrzebna, ale ona nie jest jedną z wielu firm, które funkcjonują na rynku, które zajmują się, nie wiem, logistyką, czy tam przewożeniem paczek, czy listów, czy pism jakichś, jest emanacją państwa. Poczta jest bardzo ważnym elementem funkcjonalności państwa polskiego. Poniedziałek to ostatni dzień uzupełniającej rekrutacji do szkół średnich. Po pierwszym etapie do szkół pierwszego wyboru nie dostało się w regionie ponad 3300 uczniów. Miejsc jest jednak więcej niż chętnych, przekonują przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Wyniki rekrutacji uzupełniającej będą znane 12 sierpnia. Max jest szczęściarzem. Do swojej wymarzonej szkoły dostał się już w pierwszym naborze. Chłopak postawił na branżówkę i wybrał klasę o profilu mechanik pojazdów samochodowych. Wybrałem tę szkołę, ponieważ lubię majsterkować, pomagać tacie przy samochodzie. Myślałem nad zostaniem mechanikiem, coś w tym kierunku. To pierwszego wyboru moja była szkoła i dostałem się tutaj, ale no, mam w klasie kilka osób, które nie dostały się do swoich pierwszych szkół. Jak podaje Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, w wyniku pierwszego etapu rekrutacji tylko w Bydgoszczy do szkół nie zakwalifikowało się ponad 1000 uczniów. W Toruniu było ich 900. Warto zauważyć, że więcej jest wolnych jeszcze miejsc niż uczniów, którzy nie dostali się do żadnej ze szkół. W Bydgoszczy jest to 1386 miejsc, w Toruniu z
kolei 1073 miejsca, także tę możliwość wyboru cały czas uczniowie jeszcze mają. Do poniedziałku 22 lipca ci, którzy nie dostali się do szkół, mieli czas, by poszukać alternatywy. W szkołach publicznych w regionie zostało ponad 6 tysięcy wolnych miejsc. Najmniej zarówno dla absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów pozostało ich w liceach. Najwięcej w technikach i szkołach branżowych. Zespół szkół samochodowych w Toruniu po pierwszym naborze wciąż dysponował kilkudziesięcioma miejscami w kilku klasach o różnych profilach. Wolne miejsca w szkole branżowej posiadamy jeszcze na kierunkach mechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik i w klasach ponadpodstawowych posiadamy wolne miejsca jeszcze w elektromechaniku pojazdów samochodowych. Technikum wolne miejsca mamy na kierunkach technik pojazdów samochodowych. To obejmuje również uczniów, którzy chcieliby dodatkowo być w klasie mundurowych. Wyniki naboru uzupełniającego będą znane 12 sierpnia. Później osoby, które zostaną zakwalifikowane do szkół, będą miały czas na złożenie niezbędnych dokumentów. Przyjęcie odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczeń o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkół zawodowych należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Ostateczne listy uczniów, którzy zostaną przyjęci do szkół, będą znane 16 sierpnia. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Od przeglądania portali społecznościowych wielu młodych ludzi zaczyna dzień i w ten sposób też go kończy. Kontrolę nad czasem spędzonym w sieci bardzo łatwo stracić. Rzeczywistość wirtualna, ale problemy jak najbardziej realne. Dlatego zajęli się nimi naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Internet to prawdziwa kopalnia wiedzy i rozrywki. Młodzież nie wyobraża sobie bez niego życia. Szczególną popularnością cieszą się portale społecznościowe. Kontakt ze znajomymi, szukanie inspiracji, chęć rozrywki, powodów do korzystania z sieci jest mnóstwo. W wirtualnym gąszczu można się jednak zagubić i stracić poczucie czasu. Najczęściej kończy się na tym, że szukam jednej rzeczy, ale wyskakuje oczywiście pełno reklam, powiadomień i kończy się na tym, że czytam wszystko przez godzinę, dwie i nie znajdę informacji, którą tak naprawdę szukałam. Ale w sieci można też znaleźć akceptację i popularność mierzoną w lajkach i sercach pozostawionych pod postami. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pokazują, że wirtualne reakcje są odbierane w realny sposób. Negatywny komentarz lub zwyczajna obojętność powodują przygnębienie i złość. Często pojawia się też chęć odwetu i tu zaczyna się spirala hejtu. Paradoksalnie, portal społecznościowy może też pełnić funkcję autoterapeutyczną. Kiedy jest smutek, kiedy jest niepokój, kiedy jest frustracja, kiedy są problemy w relacjach z sympatią, z chłopakiem, dziewczyną, z rodzicami, ze szkołą, wchodzą tam, żeby naładować baterię. Też przekierować się smutne myśli. Gdy w grę wchodzą tak różne emocje, łatwo o uzależnienie. Choć zdecydowana większość badanej bydgoskiej młodzieży nie ma z tym problemu, to 13% z nich jest na drodze do utraty kontroli. Symptomem może być porzucenie dotychczasowych zainteresowań i rezygnacja z analogowego życia. W takim kontakcie pośrednim są w stanie więcej powiedzieć, a zatem trochę ubożają ich takie kompetencje społeczne. Walka ze światem wirtualnym nie ma sensu, bo dla generacji wychowanej w dobie internetu sieć jest przestrzenią naturalną. Warto jednak zadbać, by była też bezpieczna, a to zadanie dla rodziców i opiekunów. Przede wszystkim ustalamy z dzieckiem czas, ustalamy z dzieckiem zasoby, do których będzie miało dostęp w sieci oraz staramy się towarzyszyć. Wyniki badań wskazują, że młodzież coraz rozsądniej korzysta z internetu. Tworząc publiczne profile, rezygnują z umieszczania prywatnych treści, a to niezwykle ważne w kontekście tego, że rzecz raz wrzucona do sieci pozostaje w niej na zawsze. Bydgoszcz, Jagoda Rogatty. Seniorzy bywają bezradni. Potrzebują wsparcia, kiedy nie mają pieniędzy na leki, brakuje im towarzystwa, czy nie potrafią sprawdzić informacji w internecie, ale nie wiedzą, gdzie zgłosić się po pomoc. Z myślą o takich osobach realizowany jest program Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej. Od lipca w 5 miastach regionu odbywają się spotkania informacyjne skierowane zarówno do osób starszych, jak i ich opiekunów. Problemy z wykonywaniem obowiązków domowych, samotność oraz problemy materialne. Między innymi z takimi problemami zmagają się seniorzy. Od lipca ruszył program wsparcia dla seniorów, który ma pomóc starszym osobom w trudnej sytuacji. Mam ciocię 97-letnią i też potrzebuję opieki, ale dostaję tą opiekę.
przychodzi pani, która się nią opiekuje, nie? Pomoc jest jakakolwiek. No są pomocne, jakby ktoś tam pomógł, bo część seniorów w ogóle nie ma zielonego pojęcia, jak sobie poradzić, ale muszą sobie radzić, bo jest ciężko. W regionie działa 5 punktów informacyjnych. W Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu. Każdy pierwszy tydzień miesiąca przez 5 dni odbywają się spotkania, podczas których seniorzy dowiadują się o możliwościach i formach wsparcia, ofertach edukacyjnych, a także o pomocy medycznej. Zaplanowano też 23 spotkania z seniorami w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oferuje również porady telefoniczne oraz wyszukiwarkę wsparcia. Na portalu InfoSenior można znaleźć informacje o pomocy m.in. z zakresu całodobowej opieki, opieki hospicyjnej oraz pomocy medycznej w nagłym przypadku. Dostarczamy informacji dla seniorów z różnych dziedzin. To zależy, kto do nas przyjdzie, z jakim tematem, z jakim problemem. Przede wszystkim informacja na temat pomocy społecznej, czyli jak skorzystać ze świadczeń, czy też z jakiejś oferty, którą oferuje pomoc społeczna. Regionalne Centrum Informacji Senioralnej jest elementem wojewódzkiego pilotażowego programu opieki senioralnej. Jest nim objętych prawie 400 niesamodzielnych osób starszych w 30 gminach w całym regionie. Program realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Toruń, Michał Kosiak. A teraz już informacje sportowe. Maciej Pieszczyński, dzień dobry. Dzień dobry. Już w sobotę 27 lipca na toruńskiej Moto Arenie rozegrana zostanie druga eliminacja indywidualnych mistrzostw Europy na żużlu. W stawce zobaczymy m.in. 5 reprezentantów Polski. Po pierwszej rundzie rozegranej na torze w niemieckim Gistrow liderem cyklu jest jednak Rosjanin Grigori Łaguta. Z okazji sobotniego turnieju mamy dla Państwa konkurs, w którym do wygrania jest 10 podwójnych wejściówek na zawody. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie, jaki żużlowiec wychowanek toruńskiego klubu wystartuje w turnieju z tak zwaną dziką kartą. Z odpowiedziami prosimy dzwonić na numer telefonu 52 37 00 515. A w naszym serwisie sportowym mówić będziemy również o pierwszym treningu na lodzie hokeistów KH Energii oraz o akcji Wakacje z Polonią. Spotkamy się ponownie około 21.15. W zbliżeniach czas teraz na informacje o pogodzie. Witam serdecznie. Wilgotne powietrze, które płynie do kraju, sprawi, że nie tylko w najbliższych godzinach w wielu regionach popada deszcz. Padać będzie też w nocy, jutro w godzinach przedpołudniowych. Dopiero po południu deszczowe chmury stopniowo zanikną, wyjrzy słońce, ale jutro popłynie chłodniejsze powietrze i temperatura maksymalna po ciepłej nocy nie przekroczy jutro 18 lub 20 stopni. Będą to jednak optymalne warunki, by aktywnie odpocząć. Spacerując czy jeżdżąc na rowerze, uważajmy, bo nie tylko my podziwiamy uroki lata. Otóż od kilku dni po gminie Dobrcz przechadza się taki oto okazały łoś. Jak widać, nie tylko pogoda lubi nas zaskakiwać, również przyroda czasami płata nam różne figle. A szczegółowa prognoza oczywiście już za chwilę. Zapraszam. Magda Żakowska, bardzo dziękuję. Ja Państwu przypomnę jeszcze na koniec nasze tematy dnia. Wypadek na Jeziorze Chomiąskim. 4 osoby wypłynęły rowerem wodnym na Jezioro Chomiąskie. W pewnym momencie rower ten zaczął nabierać wody. 2 osoby prawdopodobnie utonęły. Bierzemy pod uwagę oczywiście kilka wersji śledczych, w tym tą najbardziej niestety tragiczną. Matka z zarzutem zabójstwa noworodka. Prokuratura rejonowa w Tucholi prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Natalii Z. Susza zbiera żniwo. Susza czerwcowa, upały. Przypaliło wszystko. Rolnicy liczą na wsparcie państwa. Będzie przygotowany specjalny program rządowy, który określi zarówno kwoty, ale również w jaki sposób tej pomocy rolnikom udzielić. I teraz to już wszystko. Kolejne wydanie zbliżeń i podsumowanie najważniejszych informacji z regionu o 21:00. Zapraszam do zobaczenia.